Witajcie, kochani. Nazywam się Mariusz Kowalski i przyszedłem tutaj od samego Jezusa Chrystusa. Nie mówię tutaj niczego w swoim imieniu. Moje imię nic nie znaczy. Jezus Chrystus, to imię ma znaczenie. To imię znaczy miłość, życie, prawda, wieczność. W nim jest wszystko. Albo to przyjmiesz, albo to odrzucisz. Nie ma innej możliwości. Jeżeli Jezus za ciebie umarł, i to jest prawda, jeżeli tego nie przyjmujesz, to znaczy, że nic innego dla ciebie nie pozostaje, tylko pustka. Miłość jest w Jezusie. Wszystko inne jest pustką. Wszystko inne nie ma znaczenia. Jeżeli nie przyjmujesz miłości, nie masz nic. Jeżeli nie przyjmujesz miłości, nie żyjesz. Jesteś trupem. Jezus dał ci życie. Czy jesteś wdzięczny za to życie? Ja długo nie byłem wdzięczny za to życie, ponieważ nie było mi potrzebne coś, co jest darem. A życie jest darem. Trzeba to docenić. Jeżeli tego nie doceniasz, to jesteś głupcem. Życie nie jest w twoich rękach, dopóki nie oddasz go Jezusowi. Wtedy życie jest w rękach diabła. I to nadal nie jest twoje życie. To jest życie, które diabeł ciągnie ze sobą do piekła. I tam na pewno nie będziesz z nim szczęśliwy. Jezus dał nam życie wieczne. Jedyną możliwość, jedyną miłość, którą możesz przyjąć. Ja ją przyjąłem. Dlaczego? Bo miałem wyjście. Dlatego je przyjąłem. Mogłem je odrzucić, ale bym był głupcem. Dlatego je przyjąłem. Jeżeli nie przyjmiesz miłości, co ci pozostaje? Pozostaje ci stres, choroba i wieczna śmierć. Rozumiesz to? Wieczna śmierć. Nie taka śmierć, że ja kiedyś też w to wierzyłem, że umierasz i przestajesz istnieć. Nie. Umierasz na wieki wieków. I zawsze będziesz wtedy z diabłem, a diabeł nie pomoże ci w tamtym miejscu. I tam już nie będziesz grzeszył. Tam będziesz żałował, że nie przyjąłeś tej możliwości, jaką tutaj miałeś, jaką teraz słyszysz ode mnie, żeby przyjąć miłość za darmo, która jedynie jest w Jezusie Chrystusie i nigdzie indziej jej nie znajdziesz. Dlatego daję ci dobrą radę już dzisiaj. Przyjmij Jezusa Chrystusa. To jest jedyna droga, która prowadzi do życia. Nie ma innej drogi. Nie znajdziesz jej w kościele, nie znajdziesz jej u księdza, nie znajdziesz jej u pastora, nie znajdziesz jej u mnie. Znajdziesz ją tylko u Jezusa Chrystusa, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Chwała Bogu, aleluja, szalom.